Koalicja Obywatelska w najbliższych dniach przedstawi nowy gabinet ekspercki. To konkretna wizja przyszłości naszego kraju, zapewniał poseł Marcin Kierwiński. Dwa tygodnie temu przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka zapowiadał nowe pomysły na przyszłość. Tak powstał gabinet przyszłości. Gabinet przyszłości to jest kwestia kilkunastu najbliższych dni, gdy ten gabinet będzie przedstawiony opinii publicznej. To nowa odsłona gabinetu cieni, ale jego formuła jest dużo szersza, przekonuje wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Gabinet cieni skupiał się bardziej na tym, co działo się w danej chwili w Polsce, na konkretnych projektach ustaw. My chcemy także rozmawiać o całościowej wizji państwa za 10-15 lat. Chcemy, aby Polska była uśmiechnięta, proeuropejska i gospodarczo silna, tłumaczył polityk, odnosząc się do pytania o cele i założenia gabinetu. Dodał, że nie będzie to gabinet tylko Platformy Obywatelskiej. Ale będzie to gabinet całej Koalicji Obywatelskiej, więc będą to i aktywni politycy, i posłowie, i senatorowie, choć pewnie będą także w samym gabinecie zasiadać będą pewnie także eksperci. Gabinet przyszłości ma być odpowiedzią opozycji na problemy, z jakimi zdaniem Koalicji Obywatelskiej boryka się Polska. To przede wszystkim pomoc służbie zdrowia i uregulowanie podatków, wskazywał poseł PO.